Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny samochód na podnośniku. Tym razem nie przed naprawą, bo wielu z Was pisze, żebyśmy też nagrywali po naprawie. Historia auta. Właścicielka zadzwoniła do Magdy w celu sprawdzenia samochodu, bo jedzie gdzieś tam na weekend, gdzieś dalej, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest auto. Mówi, że w zasadzie nic nie przewiduje nadzwyczajnego, ponieważ samochód nie tak dawno był na przeglądzie, natomiast chciałaby sprawdzić i się upewnić. Pierwsze co, tarcze bardzo mocno zniszczone, klocki ścięte z jednej strony, z lewej praktycznie do zera, i to jeszcze co ciekawe, nierówno zużyte, tylko były pod kątem zużyte, także z jednej strony klocka było dużo, z drugiej strony klocka było mało. Także wymieniliśmy tarcze z obu stron, klocki z obu stron, tulejki w tej belce zniszczone, totalnie wyrywane, tutaj poobcinane. Wymieniliśmy z obu stron tulejki, też nieraz widzieliście w shortach, jakie mamy fajne urządzenie do wyprasowania i wprasowania tych tulejek. Amortyzatory niewymieniane od nowości zostały wymienione. Te gumy, które tutaj były, można powiedzieć, że one już nie istniały. Zresztą tutaj był ostatnio urodzaj na tego typu naprawy, bo widzicie, ile tego typu amortyzatorów jest. O, widzicie, jak to wszystko wygląda? Z tyłu coś jeszcze? Z tyłu tak, z tyłu nie wymieniliśmy sprężyn z tego powodu, bo tutaj naprawdę korozji na nich nie widzieliśmy. Też nie chcieliśmy, żeby właścicielka, bo nie była przygotowana na aż tak dużo rzeczy, które wynikły podczas weryfikacji. Sprężyny zostawiliśmy, sprężyny są sprawdzone, są całe, nie są pokorodowane, więc zostawiliśmy je w spokoju. Dodatkowo z przodu obydwie z gum, i z tyłu, i z przodu w przednim wahaczu powyrywane, sfożnie wahacza uszkodzone, także zostały wymienione i z lewej, i z prawej strony komplety, tutaj jak i tutaj. Tutaj też widzieliście specjalny klucz, tak jest do demontażu tego typu sfożni zwrotnicy. Wahacz kompletny nowy. Wiem, że można wymienić same tulejki, natomiast tutaj na pewno nie jest to tańsze rozwiązanie, może kilka złotych, natomiast jeżeli jest wahacz skorodowany, nie ma sensu tego robić. I tutaj też taka w miarę szybka robota miała być, bo złącze elastyczne wydechu, tutaj właścicielka mówiła, że czuła spaliny w środku, i faktycznie złącze elastyczne było skorodowane. Magda zamówiła, gdzieś tutaj panie Jaśku jest, to złącze, tak, druga końcówka. A jest tu gdzieś? Pokażemy wam. Tutaj też był ciekawy przypadek tego złącza. Tak, żeby to zostało wymienione, Magda zamówiła całość, czyli od tej strony, gdzie tutaj się łączy, dotąd miało być nowe. I oczywiście przyszło całe. Poza tym, że ta średnica, gdzie nam uszczelnia od tej strony, różniła się od starego. Rura tamta była w dobrym stanie, kryza przy starym była w kiepskim stanie, złącze w kiepskim, więc ucięliśmy z nowego. Tak postanowiono, bo nic innego byśmy nie wymyślili. Dospawaliśmy tutaj nową plecionkę do starej tutaj rury. Jest tutaj wszystko szczelne, obejmki zostały zastosowane, tutaj nowa, tam jest oryginalna, w bardzo dobrym stanie, więc jej nie ruszaliśmy. I dodatkowo też zauważyliśmy jakieś delikatne wycieki, tutaj kropelka wisi, ogólnie silnik nie jest jakoś mocno zalany, tutaj też jest ten obrąb, być może ktoś wymieniał filtr, nie zmył, bo widzicie, tutaj jest też przy filtrze delikatnie przylane. Tym się jeszcze będziemy zajmować, natomiast teraz wjedziemy na geometrię, sprawdzimy geometrię kół, czy na pewno się coś przestawiło, tak żeby to ustawić, żeby opon, a opony widać, że są w ładnym stanie, nam zbyt szybko się nie zużyły. Także tutaj też właścicielka była trochę zdziwiona, bo Magda powiedziała, że pani była tylko sprawdzona, zapisana na sprawdzenie, a nie na robotę. Natomiast sprężyliśmy się,
i między autami w miarę szybko ten samochód naprawiliśmy. Także kolejny samochód może jechać, a jeszcze tutaj było opaska od przegubu pęknięta, smar był tutaj oblepione wszystko smarem. Też zdemontowaliśmy opaskę tamtą, uzupełniliśmy smar i zamontowaliśmy nową opaskę przegubu zewnętrznego. Także kolejny samochód, tym razem po naprawie, a w następnym odcinku kolejne auta, kolejne ciekawe przypadki. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.